Prezydent Andrzej Duda prowadzi konsultacje przed nadchodzącym szczytem NATO. Dzisiaj spotka się z ministrem obrony i dowódcami wojskowymi. Przed wylotem do Waszyngtonu polski przywódca postuluje wzrost nakładów na obronność w państwach sojuszu do 3% PKB. Prezydent Andrzej Duda przebywał w 34. Chojnickim Batalionie Radiotechnicznym. Jest on elementem naszego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Zadaniem batalionu jest obserwacja przestrzeni powietrznej nad Polską i wokół Polski. Prezydent przekazał, że transformacja armii będzie obejmowała dostarczenie sprzętu, który da żołnierzom możliwość korzystania z najnowocześniejszych radarów. Pracuje nad nim, jak przekazał prezydent, polski przemysł zbrojeniowy. Nad tak zwanym radarem pasywnym, który właściwie będzie radarem nie do wykrycia, co jest niezwykle cenne. Ten radar, mamy nadzieję, niedługo znajdzie się już na wyposażeniu naszego wojska. Temat obrony powietrznej i przeciwrakietowej, jak poinformował prezydent Andrzej Duda, pojawi się na nadchodzącym szczycie NATO. Wizyta polskiego przywódcy w Chojnicach wiąże się z konsultacjami, jakie prowadzi on przed wylotem do Waszyngtonu. Dzisiaj po południu prezydent i minister obrony spotkają się w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. W naradzie udział wezmą dowódcy wojskowi. Prezydent Andrzej Duda oczekuje od rządu utrzymania wysokich wydatków na obronę. Wydatki na rzecz polskiej obronności muszą utrzymywane być co najmniej na poziomie ponad 4%. Prezydent podjął inicjatywę, by w całym NATO rosły wydatki na obronność. Dotychczasowa granica minimum to 2% PKB, choć nie wszyscy wywiązują się tutaj ze swojego zobowiązania. Wobec agresji Rosji na Ukrainę, wobec agresywnych zachowań Rosji, wobec agresywnej retoryki rosyjskich władz, wobec przestawienia rosyjskiego przemysłu na tryby wojenne, NATO powinno wrócić do poziomu wydatków 3% i na pewno będę ten postulat podnosił także na szczycie NATO w Waszyngtonie. Szczyt NATO odbędzie się w przyszłym tygodniu.